Wyniki spisu powszechnego. Jedna ze statystyk może niepokoić spis powszechny. Co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. W ciągu 10 lat zaszły w Polsce duże zmiany w grupach wiekowych, wynika ze wstępnych danych Narodowego Spisu Powszechnego, które udostępnił w czwartek GUS. Można zauważyć, że mniejszy jest udział w społeczeństwie osób w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. O prawie 5 punktów procentowych zwiększył się za to udział ludności w wieku poprodukcyjnym. Co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Z danych GUS wynika, że z 38 179 tysięcy 800 osób mieszkających w Polsce w wieku produkcyjnym 18-59 lat dla kobiet i 18-64 lata dla mężczyzn, jest obecnie 60%. To spadek o 4,4 punkty procentowe w porównaniu do 2011 roku. Dodatkowo zauważono, że spadek udziału osób w wieku produkcyjnym mobilnym o 2,4 punktu procentowego jest większy niż udziału osób w wieku produkcyjnym niemobilnym o 2 punkty procentowe. Wiek produkcyjny niemobilny obejmuje osoby, które nie są już chętne do zmiany miejsca pracy, dokształcania lub przekwalifikowania się w celu zmiany stanowiska. Jednocześnie odnotowano spadek udziału najmłodszych, czyli osób w wieku przedprodukcyjnym 0-17 lat, z 18,7% w 2011 rok do 18,2% w 2021 rok. Coraz więcej emerytów, jak zauważa GUS, wyraźnie zwiększył się udział ludności w wieku poprodukcyjnym z 16,9% do 21,8%, czyli o prawie 5 punktów procent. Oznacza to, że w ciągu dekady przybyło ponad 1,8 miliona osób w grupie wieku 60-65 i więcej. Tym samym już ponad co piąty mieszkaniec Polski ma ponad 60 lat. Obecnie w wieku produkcyjnym jest 22 886 tysięcy 400 osób, z kolei 8 337 tysięcy osób jest powyżej 60 lub 65. roku życia. Oznacza to, że na każde 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 36 osób w wieku emerytalnym. 10 lat temu było to 26 osób. Spis powszechny. Premier mówi o pułapkach demograficznych. Spis powszechny to jedno z najważniejszych narzędzi, instrumentów prowadzenia polityki, ponieważ pomaga w sposób maksymalnie obiektywny wyłonić wiele wniosków, od których potem zależy polityka gospodarcza, polityka inwestycyjna, społeczna czy w wielu innych obszarach, mówił podczas czwartkowej prezentacji wstępnych wyników spisu premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, Polska z pewnością będzie musiała się w najbliższym czasie zmierzyć z kilkoma pułapkami demograficznymi, bo to nie tylko spadek dzietności, który jest cechą charakterystyczną bardzo wielu społeczeństw, ale też starzenie się społeczeństw czy ubytek ludności związany z falami migracyjnymi. Nasze polityki, ze sztandarową polityką 500+, są ukierunkowane na rodziny, na dzieci, przypomniał. Podkreślał, że jest to pewien zwrot w polityce społecznej państwa. Opracowanie Małgorzata Przepiura.